Jezu, ufam Tobie. Matko Boża Nadziei, Matko Boża Łaskawa. 28 kwiecień 2022. Zamknięte kościoły, czasy koronawirusa. Przestępcy przejęli kościół. Jak zaczęli przejmować, ukazała się Matko Boża w Warszawie 28 kwietnia w 1943 roku, gdy w Berlinie zgilotynowano Konstantego Drozdowskiego, miał 40 lat, pozostałych 5 dzieci, zgilotynowany za podanie chleba. Niedziela Bożego Miłosierdzia 2019 roku. Warszawa. Profanacja Eucharystii w kościele świętego Dietkensa, błogosławionego Dietkensa, zamęczonego w dachu. 10 sierpnia 1942 roku świętego Wawrzyńca. Tego dnia w Karmelu krwi Chrystusa w Dachau. Profanacja Eucharystii. W Karmelu krwi Chrystusa założone przez więźnia Dachau biskupa Neuheuslera 28 kwietnia w 1963 roku. Była to 20. rocznica objawienia się Matki Boskiej w Siekierkach. Zaczęli swoją akcję. Która trwała 527 lat. Nie było wyzwolenia Dachau 29 kwietnia 1939 roku. Tego dnia Amerykanie zamordowali 560 Niemców. Zwolnili więźniów, kapłanów. Ale Amerykanie tego dnia bombardowali Landshut, klasztor sióstr. I wiele było akcji na terenie Niemiec. Bombardowanie miast, bombardowanie obozów koncentracyjnych. Nie robili tego Niemcy. Bo Niemcy nie miały istnieć. Biskup Neuheusler, założyciel Dachau, urodził się przy Dachau 27 stycznia w 1888 roku, kilka dni przed śmiercią świętego Jana Bosko. W październiku w 1950 roku we Freising, gdzie wcześniej biskupem był Jan Teodor, kardynał Jan Teodor, wnuk króla Jana III Sobieskiego, który zmarł 27 stycznia 1763 roku w Regensburgu, wyświęcił na diakona przestępcę. Zwanego dzisiaj B16, który dobrze zna historię Hamburga i że tu świętym papieżem na wygnaniu był i zmarł tutaj 4 lipca 1965 roku Benedykt V. Ten człowiek B16 w 1977 roku, 25 marca, został arcybiskupem Monachium, przestępca dla niszczenia kościoła. W tej roli dał mu przestępca dla niszczenia kościoła JP2, święty z Wadowic.
urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Tego dnia był poświęcony kamień węgielny w Rzymie pod kościół Serca Chrystusa Króla. W Wadowicach, gdzie w 1898 roku Rafał Kalinowski założył Karmel Świętego Józefa. Przyczynił się do tego nawrócenie Hermana Cohena z Hamburga. Niezwykłe nawrócenie Żyda, wnuka rabina Poznania, rabina Hamburga, Altony i Wandsbeku. Herman Cohen urodził się 10 listopada w 1820 roku w Hamburgu, w rocznicy praw miejskich dla Wadowic. Wybudował pustelnię Matki Boskiej Nadziei przy Lourdes, zanim było objawienie w Lourdes. W dniu objawienia, 11 lutego, gdy w Polsce urodził się arcybiskup Julian Nowowiejski, arcybiskup Płocka, był akurat w Warszawie, była drukowany życiorys Hermana Cohena, imprimatur 22 lutego 1858 roku. 22 lutego władzy Piotrowej w Płocku w 1931 roku okazał się Jezus Miłosierny. Arcybiskup Julian Nowowiejski miał 73 lata. Jego biskup pomocniczy wietnamski został zamordowany w Hamburgu 11 lipca w 1941 roku, kiedy do Dachau przywieziono niemieckich kapłanów i osadzono w pojedynczej celi 11 lutego 1941 roku biskupa Neuhäuslera, założyciela Karmelu Krwi Chrystusa, gdzie doszło do profanacji Eucharystii. Tego dnia w Warszawie, w kościele świętego Dietkensa, błogosławionego z Dachau, była również profanacja Eucharystii. Ten sam kapłan urządził tańce i śpiewy Czerwonej Kalinki 18 kwietnia 2022. Program trwa. Mordercy przejęli kościół. Mordercy przejęli kościół. Jednym z nich jest tak zwany obecny biskup Hamburga, Stefan, zainstalowany 14 marca 2015 roku z kolonii. Już zanim przyszedł do Hamburga, każdy otrzymał list, żeby płacić dla uciekinierów na Sylwestra. Urządzono teatr. 1000 Arabów na niemieckie kobiety. Tak jak 18 marca 2008 Angela Merkel w Knesecie mówiła, że dziękuję, że może mówić w ojczystym języku hebrajskim. Tak, 18 marca w 2022 roku Stefan zamknął kościół, który teraz wysprzedają. Ile ludzi zginęło już? Przeszczepienia przymusowe. Program trwa. Program trwa. Jezu Miłosierny. Święty Maksymilianie Kolbe, który dzisiaj masz rocznicę święceń kapłańskich. Przecież oświęcim plan się skończył 12 kwietnia 1947 roku, kiedy nawrócił się Rudolf Hess w Wadowicach. 3 dni modliły się siostry w Ogiwnikach.
Ksiądz Lon, jak świadectwo, jest w bazylice, którą przejął święty Jan Paweł II. Plac Hitlera nazwany jest placem Jana Pawła II. Tak jak i w Hamburgu zainstalowano pomnik Jana Pawła II 23 kwietnia 2007 roku. Były urodziny arcybiskupa Wielbusa, promotora JP2, właśnie z Płocka. Skąd? Byłej stolicy Polski. Jak byłam w 2000 roku, nie było żadnego obrazu Jezusa Miłosiernego. Tego z Wilna. Nasi biskupi. Rocznicę urodzin biskupa wietnamskiego tutaj w Hamburgu w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 10 kwietnia w 83 roku odżyła w Rzymie Wanda Mosko. Zmarła 19 marca 83 za przyczyną świętego ojca Pio. Dzisiaj mamy również rocznicę zgilotynowania Konstantego w Berlinie. Tego dnia, gdy w Warszawie ukazała się Matka Boska, zapowiadając swoje objawienia na 3 maja 43 roku w Siekierkach. Wszyscy święci dnia dzisiejszego, jak również wszyscy zamęczeni Dachau i skupieni ich ojcleży. Boże miłosierdzie jest tylko w prawdzie. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża, wszyscy święci, święty Maksymiliany, dajcie nam katolickich kapłanów. Dziękujemy, chrońcie naszego księdza Michała Woźnickiego, do którego mnie wysłał biskup Neuheusler, który wyświęcił na diakona przestępcę B16, który utajnił historię, nigdy nie był w Dachau. Tak jak zmieniono historię Oświęcimia, chociaż w Wadowicach nawrócił się Ludowic.